Zapraszam na test zasięgu, separacji i rozróżniania wykrywacza Golden Mask Coin Killer. Za chwilę pokażę Wam, jak on reaguje na dane przedmioty, na danych głębokościach i w danej konfiguracji. Jeśli chodzi o ustawienia, to jak zwykle pewnie będzie to czułość na 8,5, dyskryminacja na dwójce, no a dostrojenie do gruntu tak jak się uda. Tutaj się udało na mniej więcej na godzinie 12. Będziemy w dwóch tonach działać, czyli będziemy mieli inny ton na kolor, inny na żelazo. Ok, tutaj uruchamiamy wykrywacz oraz regulujemy natężenie dźwięku. Tutaj jest strojenie do gruntu, czyli pompowanie kręcąc pokrętłem w przeciwnym ruchu do wskazówek zegara. Czułość, czyli zasięg. Generalnie no, na mniejszej czułości będzie nam lepiej separował. Audio żelazo, czyli 2 tony. Tutaj mamy tylko 1 ton i w zależności od ustawienia dyskryminacji będzie nam odrzucał żelazne śmieci. Tutaj właśnie poziom dyskryminacji, jest on ustawiony mniej więcej na dwójce. I to w zasadzie tyle. Dobrze, zaczynamy od boratynek. 10 monet, zaczynamy od 15 cm. 16 cm. 17. 18. 19. 20. 21. 22 cm. 23. 24. 24. Tutaj już dźwięk jest przytłumiony, troszeczkę rozmyty, ale to jest granica zasięgu dla tego wykrywacza z tą cewką. Kopiejki Mikołaja II, 5 monet, 22 do 30 cm. Zaczynamy od 22 cm. 24. 26. 28. 30. Tutaj już jest granica. Prawda, sygnał jest powtarzalny, ale nie z każdej strony. No i przede wszystkim trzeba by było używać słuchawek. Rzymskie brązy, 24 do 32 cm. 26. 28. 30. 32. Tu już jest ciężko. 32. 32. Dobrze. Dobrze, tutaj mamy małe, cienkie sreberka carskie, popularne nazywane łezkami. 4, 6, 8, 10 i 12 cm. Zaczynam od 4 cm. 6 cm. 8 cm. 10 cm.
Dobrze, i 12. No i tu już jest o centymetr za głęboko. Jest wykrywalne, ale jak słychać, załamuje się sygnał i przechodzi w żelazo. Półtoraki Zygmunta III wazy, małe, cienkie, srebrne monety. Od 22 do 30 cm. 22. Dwadzieścia sześć. Czy jest sygnał rozmyty, jakby wychodził głębiej spod ziemi. 28. I 30. No jest wykrywalny, a tu mamy jakiegoś śmiecia, ale sama moneta. Słabo, ale jest wykrywalna. Carskie guziki z okresu I wojny światowej, od 20 do 30 cm. Zaczynamy na 20. Dobrze, 22. 24. 26 cm. 28. Trzydzieści centymetrów. 30. Tutaj jest już ciężko, pod każdym kątem, po prostu cewka, to nie jest cewka, która zapewni nam jakiś najlepszy zasięg dla tego wykrywacza, ale myślę, że samo wykrywanie na 28 cm to już jest bardzo ładny wynik. Dobrze, tutaj mamy 5 klamer pierwszowojennych. Od 30 do 50 cm w skokach co 5 cm. 30 cm. 35. 40. 45. I 50. Mamy rozmyty sygnał, nie wiem, czy to będzie w mikrofonie słychać. Że czuć, że coś jest głęboko pod ziemią. Dobrze. Dobrze, tutaj mamy 3 gliniane garki z monetami. Pierwszy jest na 70, drugi na 85, trzeci na 100 cm. Fajny powtarzalny sygnał, 85 cm, 100 cm, to już jest granica dla wielu wykrywaczy. Dosyć niepewny sygnał, także no ciężko by było się zdecydować, czy to kopać, czy nie. Dobrze, mamy tutaj 3 hełmy niemieckie. Pierwszy jest na 80, drugi na 105, a trzeci na 130 cm. Zaczynamy od 80 cm.
bardzo konkretny sygnał, nawet machając cewką 20 cm nad ziemią. Dobrze. 105 cm. Również powtarzalny sygnał. 130 cm. I mamy sygnał na hełm na 130 cm. Tutaj sprawdzimy sobie separację i szybkość wykrywacza. Mamy gwoździe i monety w linii co 10 cm. Same są zakopane też wszystkie na tym łuku na jakichś 10 cm. Teraz 1 ton, czyli wytniemy gwoździe. Dobrze. 2 tony. Okej, teraz przedmioty mało pożądane, czyli kapsle, po piwie, folia i tak dalej. Będę mówił po kolei, co jest w każdym dołku i zobaczymy, jak wykrywać sobie będzie radził z rozróżnianiem tych sygnałów. Mamy pierwszy kapsel po piwie na 5 cm. Kapsel na 10. Kapsel na 15. Folia kuchenna aluminiowa na 5 cm. Tacka grillowa to jest gruby kawałek takiego aluminium na 5 cm. Folia po lekarstwach. To już jest cięższa folia. Także łatwo ją odróżniamy. Tutaj mamy folię w paczce po papierosach. Taki sygnał pół na pół. Częste znalezisko na parkingach, brzegach lasów. Durex, czyli opakowanie po prezerwatywie na 5 cm. Koks na 5. Kamień magnetyczny na 5. Wiele osób mówi, że właśnie ma problemy początkujący z golden maskami, że im kamienie magnetyczne czy koks dają sygnał na kolor, ale to jest bardzo łatwo odróżnić. To jest strasznie rozmyty ton. Tutaj mamy pultaba, a tu kamień. Nawet jak macham szybko, to ten sygnał jest rozmyty i sam się zwalnia. A tutaj właśnie mamy zawleczkę od puszki. O, sygnał do kopania niestety, bo on się lubi upodabniać do wielu wartościowych rzeczy. Tutaj mamy kulki szrapnelowe, czyli te małe ołowiane kuleczki. I tutaj no wiadomo, będzie kolor. Ołów to również może być plomba towarowa i tak dalej. A tu na granicy zasięgu już nam się załamuje kolor z żelazem. Folijka ze szczepionką przeciwko wściekliźnie dla lisów. Częste leśne znalezisko. I pod bardzo starą cegłą rzymska moneta srebrna na 15 cm. Sygnał jest rozmyty podobnie jak przy kamieniu magnetycznym. Jedni by to kopali, inni nie. I tak właśnie reaguje wykrywacz na taki cel.
Dobrze, tutaj mamy dwie plansze, popularny Nailboard Test. Znajdują się już tutaj te gwoździe, które już wcześniej były zardzewiałe, ale już znajdują się pod ziemią około pół roku. W środku jest moneta. Tak jak widzicie na planszy, w jakiej konfiguracji jest pierwsza, w jakiej druga. Dobrze, zaczynamy najpierw na krzyż. I na ukos. Drugą stronę. Także z każdego kierunku sobie namierzamy tą monetę. Tutaj jest już gorzej, bo moneta jest bardzo blisko tego największego gwoździa. Dobrze, na krzyż. Na ukos. Drugą stronę. Tu już jest łatwiej, bo nie jest wzdłuż gwoździa. No i generalnie moneta jest tutaj. Nie pod każdym kątem ją łapiemy. Tutaj mamy na 10 cm monetę otoczoną czterema gwoźdźmi ułożonymi w kwadrat. Słychać głównie gwoździe. Tutaj mamy łatwiej, bo mamy monetę obok gwoździa. Jeżeli najdziemy na nią w ten sposób, to oczywiście kopiemy, a wzdłuż gwoździa no, pojawiają się małe schodki. Ale generalnie praktycznie z każdego kierunku sygnał do kopania. Tutaj jest na 10 cm moneta pod gwoździem. I tutaj też. Sygnał mamy. Ale wzdłuż gwoździa jest zdecydowanie gorzej. Także warto badać wiele sygnałów na krzyż. Tutaj będzie łatwiej, bo moneta jest na gwoździu, na 10 cm. Ale wzdłuż gwoździa proszę bardzo. Tutaj mamy bardzo trudno, bo jest na 5 cm gwóźdź, a 5 cm pod nim znajduje się moneta. Mniej więcej w jednym kierunku nam się tutaj troszkę przegryza kolor. Ale ogólnie sygnał na pewno nie do kopania. Tu jest odwrócona rola, czyli na 5 cm jest moneta i 5 cm pod nią jest gwóźdź. Z każdego kierunku czysty sygnał na kolor.